Nie zgadniecie, co będzie naszym dzisiejszym punktem odniesienia do coraz większego krajowego rozgardiaszu. Gdy jedni partyjniacy powołują się na kolejne tweety zacietrzewionych liderów swoich ulubionych stronnictw, a inni zdrowie by oddali za słodkie kłamstwa tych, którzy odeszli i dziś podlegają rozliczeniu, proponuję wam, jak zwykle, wznieść się ponad ten prymitywizm. Bo to jest prymitywizm. Ale przede wszystkim, abyśmy najpierw spojrzeli w lustro jako społeczność. W normalnych czasach tym lustrem zawsze niezawodnym była sztuka, a zawężając literatura. Ciężko dziś znaleźć na kartach współczesnych powieści jakikolwiek związek z tym, powiedziałbym, z tą przenośnią, którą jest zwierciadło, w którym moglibyśmy się przejrzeć i na równi dostrzec własne piękno i szpetotę. Dlatego ubolewam nad trzema zdarzeniami, które choć mało dostrzegalne do niekorzystnego dla nas stanu rzeczy, tak bym powiedział, się przyczyniły. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku, o kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś więcej o ideach w połączeniu z filozoficzną nostalgią za normalnością. Chyba już niestety utraconą. Chociaż gdzieś tam, szczególnie w katolickich sercach, musi przecież ta idea się tlić. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Siadajcie i czujcie się jak u siebie. Nie byłoby naszego Czuwaja, gdyby nie wsparcie mecenasów, którym jak zwykle za zaangażowanie kłaniam się w pas. To również wasze dzieło. Polecam wam wszystkim czwartkowy program o relacjach Polski z Chinami i o tym, kto robi wszystko, abyśmy jako Polacy nie prowadzili interesów z Pekinem. Wszystko jak zwykle okraszone danymi, liczbami i faktami, a program ten w rozmowach waszych rodzinnych na przykład albo ze znajomymi, którzy mają odmienne zdanie, posłuży wam jako oręż. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, wierzy, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Żeby można było myśleć o względnej normalności, człowiek potrzebuje od czasu do czasu stanąć w prawdzie. W katolicyzmie, jak dobrze wiecie, ten stan nazywamy rachunkiem sumienia. Często nie jest to łatwa sprawa, po prostu. Chociaż wydaje się prosta jak drut. Od przed zaśnięciem zmęczony czy też zmęczona po całym dniu stajemy przed lustrem, spoglądamy w swoją błazeńską twarz, pytając, czy nie ma lepszych. Do Herberta dziś jeszcze wrócimy, ale będzie też i Norwid, bo większość naszego dzisiejszego krótkiego programu oddamy do dyspozycji poezji, w której, uwierzcie mi, można się przeglądać, a nawet oczyścić. Ale wracając, tak samo jak z poszczególną jednostką, jest i z narodem. Naród również, aby zrozumiał, w jakiej pozycji się znajduje, musi czasem stanąć przed lustrem. Wydaje mi się, że często nie stajemy. Po pierwsze, skutecznie nas do tego zniechęcono, tak bym powiedział. A to jest katastrofalny błąd, że się im daliśmy. Jak nas zniechęcono? No chociaż nasze narodowe odbicie nie różni się niczym specjalnym od innych, to jedni nam wmawiali, że jest ono lepsze i powinniśmy się nim zachwycać, zupełnie bez pamięci, a drudzy, że jest obrzydliwe, szkaradne wręcz, więc znacznie gorsze i nie ma co w nie patrzeć. A nie na tym rachunek sumienia polega, również tego narodowego. Nie na tym powinien polegać. Nie kładziesz się spać i podczas analizy dnia nie szukasz usprawiedliwień, ale oskarżasz się z tego, co wyrzuca ci sumienie. Nie mówisz ukradłem, bo to było takie ładne, zdradziłem, bo miała piękny uśmiech, oszukałam, bo zasługiwał, zaniedbywałam po raz kolejny, ale nie wiem dlaczego. I tak jak człowiek katolik czyści swoje sumienie w sakramencie spowiedzi, tak naród może je oczyścić w sztuce. I oni, czyli wrogowie naszego narodu, dokładnie o tym wiedzą. Wiedzą, co jest pasem transmisyjnym dla zachowania narodowej duszy. Jedyna rzecz, która umie przeniknąć w jej głąb, czyli sztuka. Nasz naród przetrwał lata zaborów dzięki Mickiewiczowi, Słowackiemu i Prusowi, Orzeszkowej, Konopnickiej, Sienkiewiczowi, Wyspiańskiemu, Matejce, Chopinowi, Grodgerowi, Moniuszce, Chełmońskiemu i wielu, wielu, wielu innym. Bo naród trwa, dopóki dusza z niego nie uleci. Zaborcy dobrze o tym wiedzieli, że naszego narodu nie zniszczą kajdanami, chociaż trochę czasu im zajęło, zanim pojęli tę zależność, że w Polsce nie jest tak łatwo i że mają do czynienia z najszybszymi łazikami, którzy znajdują się na tej szerokości geograficznej. Niszczyli więc naszego ducha,
Trwa to co prawda dłużej, mówię o tej metodzie, ale jest ona wybitnie skuteczna. I dziś, ale nie tylko teraz, nie mówię o chwili obecnej, o tej władzy, mówię o dziś, czyli o nas współczesnych, o nam współczesnych czasach. Duch ten skutecznie jest w młodych pokoleniach zabijany. Kiedyś wynaradawiano siłą, dziś zachętą, dziś to jest modne. Taka jest tylko różnica, że zmienia się tylko metoda, a środek i cel pozostają te same. Pierwszy dotyczy tego, że z listy lektur zniknęła epopeja narodowa, jaką z tysiąca powodów jest Pan Tadeusz. Profesor doktor habilitowany Andrzej Waśka, literaturoznawca, historyk kultury, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca prezydenta i pełniący tam też funkcję przewodniczącego Rady do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania, a także uczestnik prac nad reformą edukacji w latach 2016-2017, powiedział w jednym z wywiadów. Wśród proponowanych zmian najważniejsze jest usunięcie z listy lektur Pana Tadeusza. Dotychczas miał on być czytany w całości jako lektura obowiązkowa w szkole podstawowej. Usunięcie całości Pana Tadeusza ze szkoły podstawowej można by jeszcze zrozumieć, skoro pozostawiono tam jego fragmenty, chociaż nie wskazano które. Ale w takiej sytuacji należałoby całość Pana Tadeusza wpisać do lektur obowiązkowych w szkole ponadpodstawowej. Tego jednak nie zrobiono, notując w innym miejscu, że uczeń ma się odwoływać do fragmentów Pana Tadeusza poznanych w szkole podstawowej. Wynika z tego, że do matury młodzież nie będzie już obowiązana przygotować się z Pana Tadeusza, że będzie musiała polegać na rzeczywistej znajomości naszej epopei narodowej. Z taką sytuacją, nie licząc lat 39-45, mamy do czynienia dzisiaj, a po raz pierwszy mieliśmy do czynienia w czasie zaborów, spuentował profesor. I teraz, bo ja się z panem profesorem i trochę zgadzam i nie. Co nam de facto odebrano w postaci Pana Tadeusza? Mówię o lekturach obowiązkowych, bo przecież on dalej jest, w domu można trzymać, czytać. Coś, czego nasze współczesne pokolenie i tak nie potrafiło wykorzystać. To jest tak jak z szufladą w kuchni. Mamy na przykład różne tam narzędzia, ale są takie, z których korzystamy bardzo rzadko, bo na przykład nie umiemy z nich korzystać. I takim narzędziem był Pan Tadeusz. Pan Tadeusz jest zwierciadłem osadzonym w przepięknych, rzeźbionych heksametrem ramach. Ale my nie umiemy się w nim przeglądać. Niestety gadamy nieustannie o pięknie ramy, zamiast przerażać się tym, co widzimy w lustrzanym odbiciu, aby wyciągać wnioski. Przepracowanie Pana Tadeusza w naszych czasach przypisane było do wieku, w którym młody człowiek nie był, nie jest i nie mógłby być w stanie zrozumieć zawartej tam treści. W końcu nie skupiano naszej uwagi na istocie tego dzieła i tego, o czym ono jest de facto, ale przez lata zaśmiecano nam głowę literackimi dekoracjami, czyli tą ramą tego lustra. Myślę, że takim spojrzeniem na ten utwór wzbudziłem u Państwa pewne zainteresowanie i zaskoczę wielu z Was. Bo oto zebrałem do kupy przykładowe pytania maturalne z ostatnich lat dotyczące Pana Tadeusza. Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. No i żeby tutaj uwzględnić wybrany kontekst. Utwór literacki jako wyraz tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Również mowa oczywiście o kontekście. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza. Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. W jakim celu literatura okazuje wyidealizowany obraz społeczności? Omów na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I bla, 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 bla. Nic z tego nie wynika. A wiecie, gdzie jest prawdziwa tragedia? Że nie wiemy, jak należy czytać to wybitne dzieło. A pokazał nam to, powiedział, sam Cyprian Kamil Norwid. Pan Tadeusz, ulubiony i słynny poemat narodowy Polski, w którym jedyną poważną serio figurą jest kto? Żyd Jankiel. Reszta to awanturniki, facecjoniści, gawędziarze, pasi brzuchy, którzy jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi zrobią im ojczyznę. Kobiet w tym arcytworze narodowym dwie. Jedna matresa petersburska, druga panienka pensjonarka i wyrostek bez profilu wyrobionego. Pan Tadeusz to genialna satyra. Bo po to został, moi drodzy, ten epos stworzony, aby zachwycać się pięknem jego tkania, ale wnioski wyciągać z treści i stanąć jak przed lustrem, a nie opowiadać o tym, do czego przysposabiają nas na maturze, która rozumiem już z Pana Tadeusza akurat, nie nastąpi. Więc nie ma narzędzia, ale i tak nie potrafiliśmy z niego korzystać.
Na szczęście wiemy, jak przygotowywać w naszej ekipie programy. Kolejne programy naszego czuwaja, które gdyby nie wsparcie naszych mecenasów, po prostu by nie powstały, więc muszę się Państwu jak zwykle ukłonić za to wsparcie w pas. To również Wasze dzieło. Polecam Wam czwartkowy program o relacjach Polski z Chinami i o tym, kto robi wszystko, abyśmy nie prowadzili interesów z Pekinem, ale polecam również wczorajszy program o tym, co by zrobił Miśko, gdyby dostał władzę na 30 dni. Myślę, że niektórych Was zaskoczę, bo nie będzie tam stawianych szubienic. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne w niedzielę. Chciałbym więc, mili moi, na koniec ustawić kilka pięknych zwierciadeł poezji, w których, kończąc nasze wspólne spotkanie, możemy się przejrzeć. Na poprawę nastroju, że nie jesteśmy tacy, jak wskazywałby nam nieustannie nasz przeciwnik, nasi wrogowie. Takie zwierciadło w postaci Cypriana Kamila Norwida i wiersza Klątwy. A następnie Herbert, pan Cogito, rozmyśla o cierpieniu. O tym cierpieniu jeszcze z punktu widzenia katolickiego przyjdzie nam, coś czuję, kiedyś jeszcze porozmawiać. Tymczasem dziękuję za Wasz poświęcony czas, zostawiam Was z fenomenalnymi wierszami i pamiętajcie, że ten czas, który poświęcacie na wysłuchanie tego, co jest tutaj i tego, co za chwilę nastąpi, jest dla mnie najcenniejszy. Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu. Wszystkie próby oddalenia tak zwanego kielicha goryczy przez refleksję, opętańczą akcję na rzecz bezdomnych kotów, głęboki oddech, religię, zawiodły. Należy zgodzić się, pochylić łagodnie głowę, nie załamywać rąk, posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie. Jak protezą. Bez fałszywego wstydu, ale też bez pychy. Nie wywijać kikutem nad głowami innych. Nie stukać białą laską w okna sytych. Pić wyciąg gorzkich ziół, ale nie do dna. Zostawić przezornie parę łyków na przyszłość. Przyjąć, ale równocześnie wyodrębnić w sobie. I jeśli to możliwe, stworzyć z materii cierpienia rzecz albo osobę. Grać z nim. Oczywiście, grać. Bawić się z nim bardzo ostrożnie, jak z chorym dzieckiem. Wymuszając w końcu głupimi sztuczkami nikły uśmiech. Cyprian Kamil Norwid. Klątwy. Żaden król polski nie stał na szafocie. A więc Francuz nam powie buntowniki. Żaden mnich polski nie bluźnił wszechcnocie, więc nam heretyk powie heretyki. Żaden pług polski cudzej nie pruł ziemi, więc poczytani będziem jak złodzieje. Żaden duch polski nie zerwał ze swojemi, a więc nas uczyć będą, czym są dzieje. Ale czas idzie szlachty Chrystusowej, sumienia głosu i wiedzy bezmownej. Ale czas idzie i prości się droga. Strach tym, co dzisiaj bać się uczą Boga.